Zamek w Leń uznawany jest za najstarszy w Polsce. Murowana warownia pochodzi z drugiej połowy XII wieku. Trzeba jasno zaznaczyć, że nie mamy ustalonej konkretnej daty powstania zamku, ale historycy zakładają, że to właśnie zamek w Leń jest najstarszy w naszym kraju. Malowniczo położony, tak naprawdę znajduje się we wsi Łupki, choć jego nazwa pochodzi od sąsiedniej miejscowości w Leń. Posadowiony jest na wzgórzu mierzącym 445 metrów nad poziomem morza. Zwany jest także Zamkiem Lenno. Zamek zbudowano na lawach poduszkowych. Jest to najciekawsze wystąpienie takich skał w Polsce. Wulkany, zbudowane z law poduszkowych, wybuchały na dnie morskim około 500 milionów lat temu. Jeszcze przed powstaniem kamiennego zamku funkcjonował w tym miejscu według ustaleń archeologów już w X wieku gród otoczony obronnym wałem. Według najnowszych ustaleń, to już około 1160 roku, książę Bolesław Wysoki rozpoczął wznoszenie pierwszej murowanej budowli zamkowej, która określana jest jako dom romański. Obiekt ten uznawany jest za obecnie najstarszy świecki budynek na Śląsku, a jednocześnie jedno z najstarszych założeń zamkowych w całej Polsce. Zamek został zniszczony w trakcie wojny 30-letniej, w roku 1646 i od tego czasu pozostaje w ruinie. Przetrwała baszta, z której rozpościera się piękny widok w promieniu 360 stopni na góry i pogórze Izerskie, Kaczawskie oraz Karkonosze. Obiekt udostępniony jest do zwiedzania codziennie. Przy okazji polecamy pałac Lenno z kawiarnią i smacznym sernikiem. Do zobaczenia!